Zastanawiałeś się kiedyś może, czy w swoim życiu duchowym toczysz jakąś walkę, musisz z kimś walczyć? Jeśli tak, to kim jest twój przeciwnik? W którym narożniku stoisz ty? Kto stoi po przeciwnej stronie? Jak ta walka wygląda? Jak ją prowadzić? Co na ten temat mówi Biblia? Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Biblia w tym fragmencie pokazuje szatana jako takiego boksera przeciwnika, który chodzi, tańcuje wokoło ciebie i zastanawia się, jakby cię podejść, jakby cię zaatakować. Nawet może sprawiać wrażenie, że nie jest z tobą zainteresowany. Wszystko po to, żebyś na chwilę stracił koncentrację, stracił czujność i opuścił gardę. I wtedy zaatakuje. Jak szatan może cię zaatakować? Jak mnie osobiście atakuje? Po pierwsze, kusi mnie. To jest takie biblijne, staropolskie nawet słowo, które mówi o tym, że szatan próbuje cię nakłonić do czegoś, czego nie powinieneś robić. Zatrzymaj sobie te pieniądze dla siebie, okłam kogoś, naklnij mu, przecież na to zasłużył, zrób wiele, wiele innych sprzecznych z Bożą wolą rzeczy. Po drugie, szatan czasem próbuje mnie przekonać do tego, że obraz Boga, który mam, jest fałszywy, który wynika z Biblii, jest fałszywy. Już w Ogrodzie Eden szatan zadał Ewie pytanie. Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno jest tak, jak myślisz? Czy Bóg rzeczywiście jest kochającym Ojcem, mimo że pozwala na to, aby na świecie umierały dzieci z głodu? Czy Bóg rzeczywiście istnieje? Może Biblia to jest tylko mitologia, taka jak grecka czy rzymska? Jak sobie z takimi atakami szatana radzić? Po pierwsze, tekst biblijny mówi o tym, żebyśmy byli trzeźwi i czuwali. To znaczy, nie daj sobie wmówić, że szatan sobie odpuścił, że pojechał na urlop, że ma wakacje i ciebie jego ataki nie dotyczą. Pamiętaj, że sam nie dasz sobie rady. Musisz stać w narożniku i za plecami mieć najlepszego trenera, mieć Jezusa Chrystusa, który już raz definitywnie pokonał szatana i śmierć. Tylko pozostając pod jego wpływem, korzystając z jego rad, masz szansę na zwycięstwo. I tego zwycięstwa życzę ci z całego serca.